Cześć. Mamy już 2024 rok. Nawał pracy troszeczkę stopniał, więc postanowiłem zająć się sprzętem ze swojego podwórka. Mam troszeczkę sprzętu czekającego w kolejce do naprawy i do konserwacji. Natomiast dziś zajmiemy się uszkodzoną Yamahą A-301. Jest to wzmacniacz 2.1 o nietypowym wyglądzie z uwagi na pokrętła. Nie są to klasyczne takie okrągłe gałeczki. Osobiście mi się to podoba, taki design. Z przodu mamy przycisk power, diodę informującą, diodę podczerwieni, wejście na dużego jacka słuchawkowego, przełącznik wyboru terminali głośnikowych, regulacje basu. To są takie standardowe, zwykłe potencjometry. Regulacja tonów wysokich, balans. Pokrętło Loudness, które działa troszeczkę inaczej niż pokrętło innych producentów. Mianowicie możemy sobie dopasować bas do swoich własnych preferencji. Na przykład jeżeli ktoś lubi bas, który się ciągnie, to oczywiście możemy sobie tym pokrętłem ustawić. Lub możemy całkowicie wypłaszczyć ten bas. On jest krótki, sprężysty. Selektor wejść, to już jest wykonane tutaj widać na enkoderze. Oraz gałka potencjometru głośności, która jest też takim standardowym potencjometrem o określonym zakresie. I pod spodem mamy przycisk Pure Direct. Z tyłu wzmacniacza mamy zakrętkę na uziemienie do gramofonu, wejście na gramofon, ono jest przystosowane do wkładek typu MM. Pod spodem, patrząc tutaj od dołu do góry, to są same analogowe wejścia poszczególnych źródeł. Tutaj mamy wejście optyczne i koaksjalne. Obok mamy wyjście DC out. Jest to wyjście dedykowane do takich urządzeń jak na przykład Bluetooth zewnętrzny. Możemy go stąd zasilić i tutaj podłączyć pod poszczególne wyjście analogowe. Mamy tutaj wyjście na subwoofer. Terminale głośnikowe AB. Tutaj jest zmiana impedancji głośników. Jeszcze taka ciekawostka odnośnie tych terminali głośnikowych. Niektórzy z Was pewnie mają takie wtyki bananowe z tyłu. No, nie podłączymy tutaj tego. Natomiast Yamaha w niektórych modelach, nie wszystkich, ale niektórych, zaślepia, tak jak w tym przypadku, wejścia takimi plastikowymi zaślepkami i możemy sobie podłączyć wtyki bananowe. Mamy numer seryjny naszego modelu Yamahy, natomiast z tyłu ani nigdzie na obudowie nie mamy informacji na temat roku produkcji. Natomiast recenzje tego modelu były gdzieś w okolicach końcówki 2018 roku, więc możemy szacować, że model został wyprodukowany gdzieś w podobnym okresie. Dziś, czyli w 2024, wciąż możemy nabyć ten model jako nowy w sklepach. Model, który nabyłem, niestety nie posiada w zestawie pilota. Swoją drogą, jak się patrzy na ogłoszenia sprawnych, używanych wzmacniaczy, już nie mówię o uszkodzonych, to 50% nie posiada w zestawie oryginalnego pilota lub w ogóle ich nie ma. Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze teorie, dlaczego tak się dzieje. W każdym razie, wzmacniacz, jak wcześniej wspomniałem, jest uszkodzony. Oczywiście ma wbudowany szereg protekcji na wypadek np. zwarcia terminali głośnikowych, więc jeśli procesor jest sprawny, to może uda nam się odczytać rodzaj uszkodzenia. Sygnalizowane jest błyskającą diodą znajdującą się nad włącznikiem zasilania. A wzór kodu błędu można odczytać z deterki serwisowej dołączonej do wzmacniacza. Także podłączymy oczywiście przez żaróweczkę i zobaczymy, co jest przede wszystkim sygnalizowane, o ile jest, tak jak wspomniałem wcześniej, sprawny procesor. Ok, załączamy zabezpieczenie. I załączamy wzmacniacz. Ok, czyli dioda miga nieustannie z tą samą częstotliwością. O, i finalnie przestaje kompletnie migać. A także selektor źródeł, nie palą się żadne diody. Pure Direct także jest martwy. Otwórzmy wzmacniacz, zobaczmy, co się dzieje w środku. Ok, wzmacniacz jest już otwarty.
rozmieszczenie elementów typowe dla Yamahy, transformator, płyta zasilająca, płyty końcówki mocy, płyta z przetwornikiem analogowo-cyfrowym, tutaj są płyty analogowe i w zasadzie tyle. Po otwarciu możemy dostrzec datę produkcji naszego modelu. Jest ona taka mało czytelna, natomiast 20 august 2019. Zanim zaczniemy pomiar głównych napięć, zwróćmy uwagę na przycisk SW501 znajdujący się tutaj. Jest to przycisk odpowiedzialny za załączenie diagnostyki wewnętrznej wzmacniacza. Z uwagi, iż nie mamy tutaj wyświetlacza, to nie wiemy tak na dobrą sprawę, co jest uszkodzone. Tak jak na przykład ma to miejsce w amplitunerach. Może być też taka sytuacja, iż protektor odłączył elektronikę w wyniku problemów, na przykład problemów z zasilaniem. W takim przypadku protektor posiada określoną ilość załączeń. Po przekroczeniu tej liczby należy fizycznie wcisnąć ten przycisk, który uruchamia diagnostykę układu. Mierzy wartość stałej składowej, no i jeżeli testy wypadną pozytywnie, to wzmacniacz wróci do normalnej pracy. No a jeżeli nie, protektor nie puści i dalej będzie awaria wzmacniacza. Także zaczniemy od przyciśnięcia tego przycisku i zobaczymy, czy wzmacniacz wyjdzie z awarii. Ok, załączamy. W tym przypadku trzeba przycisnąć najpierw przycisk SW501, a dopiero potem tutaj wcisnąć przycisk Power. A few moments later. Jak widzicie, wzmacniacz ożył. Podczas przyciskania tego przycisku SW501 na płycie głównej miałem przyłączony speaker terminals na pozycję A. No i on wtedy tak jakby nie chciał wyjść z tej protekcji. Trzeba było przełączyć na pozycję off. I oczywiście jeszcze raz przeprowadzić tę procedurę, czyli przyciśnięcie tego przycisku na płycie głównej i włączenie przycisku power. I spowodowało, że normalnie wzmacniacz zaczął funkcjonować. Teraz przeprowadzę całą diagnostykę tego wzmacniacza, podepniemy źródło, sprawdzimy, jak on funkcjonuje. Jak słyszycie, wzmacniacz działa w 100%. Sprawdziłem go troszeczkę dłużej, nawet go wygrzałem. Nie ma z nim najmniejszych problemów. Nawet powiem szczerze, że się troszeczkę zaskoczyłem brzmieniem, bo o ile Yamaha nie słynie z jakiegoś ciepłego brzmienia, o tyle ten wzmacniacz jest naprawdę, oddaje bardzo ciekawe brzmienie, dość ciepłe. No i naprawdę jestem bardzo zaskoczony jakością brzmienia. Z takich ciekawostek, wzmacniacz nie potrzebuje regulacji prądu z początkowego i biasu. Można go jedynie skontrolować tutaj na rezystorach. Ponadto, nie wiem czy uda mi się to uchwycić, ale w odróżnieniu do ostatnio naprawionego Pioniera A30, Yamaha posiada oryginalne potencjometry firmy ALPS. Wzmacniacz mam podpięty pod obciążenie 4-ohmowe. I będziemy mierzyć moc na oscyloskopie. Przy okazji sprawdzimy współbieżność potencjometru głośności. To jedziemy. 6,6. 14,4, 14,4. I mamy 18,4. Producent podaje, że moc wzmacniacza przy impedancji 4 ohmów powinna mieć 2 razy 90W. No ja zmierzyłem 2 razy 84,6W. Teraz przepniemy na 8-ohmowe obciążenie i zmierzymy. Terminale już są podpięte pod obciążenie 8-ohmowe i mierzymy. O. 20,8.
Przy 8-ohmowym obciążeniu producent podaje, że moc tego wzmacniacza to 2x60W. No z moich pomiarów wynika, że to jest 2x54W, także też bardzo blisko. Także przejdźmy do podsumowania. Wzmacniacz zakupiłem na aukcji jako uszkodzony, a sprzedający prawdopodobnie nie podejmował próby naprawy. Przynajmniej nie zastałem żadnych śladów ingerencji wewnątrz. Usterka, jak widać, w zasadzie nie była usterką, tylko prawidłowym działaniem protektora wzmacniacza. Kod błędu odczytany z frontowej diody nie był zawarty w instrukcji serwisowej, więc nie wiem, co było przyczyną zadziałania protektora, ale po odblokowaniu wzmacniacza wykonałem profilaktycznie jeszcze pomiar napięć, sprawdziłem stan potencjometrów i a propos, w odróżnieniu do poprzednio naprawianego Pioniera A20, tutaj są oryginalne potencjometry firmy ALPS, które nie wymagały otwierania i czyszczenia. Wykonałem pomiar mocy wyjściowej, współbieżność potencjometra głośności, a po wygrzaniu zasiadłem do odsłuchów. I tutaj zaskoczenie. Miałem już przyjemność słuchać wielu modeli wzmacniaczy i amplitunerów Yamahy, więc sądziłem, że będzie podobnie. Tymczasem wzmacniacz gra przyjemnie, ciepło i mile się go słuchało. Podczas słuchania jazzu dało się usłyszeć separację instrumentów, m.in. gitary basowej od kontrabasu, co nie jest takie oczywiste. Jedynie co mógłbym doradzić, to zakup modelu wyższego A-S510 o większej mocy wyjściowej. Z minusów, front bardzo przyciąga odciski palców, co nawet w tym momencie można zauważyć. Więc aby nie psuć wspaniałego wyglądu, należy po dotknięciu wycierać, a najlepiej po prostu korzystać z pilota. Jeśli spodobał Ci się film, kliknij kciuk w górę i zapraszam do następnego.